Młody tczewski bilardzista Kamil Szonszor wywalczył 2 tytuły mistrza Polski juniorów młodszych. Do tego dołożył medale srebrny i brązowy. 16-letni Kamil Szonszor, zawodnik pierwszoligowego zespołu Limonary Arkadia Tczew, startował w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych po raz drugi. W ubiegłym roku zdobył w jednej z konkurencji brązowy medal, rywalizując również ze starszymi rocznikowo graczami. W tym roku na Mistrzostwach Polski w Kielcach w swojej kategorii był już jednym z faworytów. Wytrzymał presję i potwierdził swoje umiejętności. W każdej z 4 konkurencji, w każdym z turniejów zdobył medale. W 2 okazał się najlepszy. Ponadto brązowy medal w kategorii dziewcząt zdobyła Jadwiga Kuśmierz z uczniowskiego klubu sportowego Dąbrówka Tczewska. Podopieczna Michała Dewelskiego zajęła 3 miejsce w odmianę 8 bil. Kamil triumfował już pierwszego dnia w odmianie 9 bil. Do półfinału awansował gładko. Tu stoczył ciężki, ale zwycięski bój z Wiktorem Zielińskim z Poznania. Jak było dalej? Finał grałem z zawodnikiem z Mikołowa, z Danielem Maciołem. Daniel w ubiegłym roku zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata. Po ciężkim boju wygrałem 6-5. No, to musiały być wielkie emocje. No ale drugi tytuł mistrzowski wywalczyłeś w innej konkurencji. Tak, drugi medal złoty zdobyłem w odmianę 10 bil. Jak przebiegała rywalizacja? Czy również były takie wielkie emocje w półfinale i finale? Tak, w półfinale tym razem zagrałem z Danielem, a finał z Wiktorem. No, czyli ta trójka rozdawała pomiędzy siebie medale chyba? Tak, zdecydowanie. I powiedz o tym przebiegu w dziesiątkę finałowym, jak szło? Objąłem prowadzenie 2-0, Wiktor podgonił na 2-2, zdobyłem 3 kolejne partie i zdobyłem drugi raz Mistrzostwo Polski, bo w dziesiątkę graliśmy do 5 wygranych partii. W 8 zdobyłem brązowy medal, w półfinale grałem z Danielem Maciołem, przegrałem 5-4. Myląc się na wystawnej w ostatniej partii. A w 14-1 przegrałem finał z Wiktorem Zielińskim. Już zabrakło troszkę sił, zmęczenie, ale i tak jestem zadowolony. Nie no, super wynik. 4 konkurencje, 4 medale. 2 złote, brąz i srebro. A powiedz mi, czy to twoje najbardziej udane jak do tej pory zawody w życiu? Tak, ze wszystkich moich startów nigdy w życiu nie udało mi się dojść nawet do finału tej imprezy, więc jestem bardzo szczęśliwy. A jesteś dopiero juniorem młodszym, więc przed tobą przyszłość. Czy teraz ostatnio poczułeś, że grasz znacznie lepiej, że podnosisz swój poziom? Tak, w przeciągu roku myślę, że zrobiłem spory postęp i oby do przodu.